Dzień dobry. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby tutaj przybyć. Zechcieliście poświęcić ten swój prywatny czas, żeby odwiedzić naszą świątynię. Część twarzy już tutaj znam chyba. Są osoby, które odwiedzają naszą świątynię nie po raz pierwszy, więc być może te osoby nie usłyszą tutaj nic szczególnie nowego. Ale może warto przyjrzeć się pewnym rzeczom, które są zasadnicze dla naszej praktyki, a które no, czasem ulegają pewnemu zaburzeniu. Warto je odświeżyć. I do takich należy przede wszystkim praktyczna strona naszej praktyki. Praktyczna strona tego wszystkiego, co my tutaj robimy. Więc my jesteśmy tutaj ośrodkiem Zen, zwanym czasem świątynią. Ale to, co chciałem podkreślić na początek, że to miejsce nie jest jakimś miejscem szczególnego kultu religijnego. Chciałem tutaj uspokoić tych wszystkich, którzy zaniepokojeni są może taką ikonografią, która nas otacza. Więc jest to przede wszystkim miejsce treningu. To jest miejsce treningu. To jest miejsce treningu, ponieważ cały buddyzm w ogóle jest treningiem. To nie jest rodzaj religii czy kultu, które nam daje gotowe rozwiązania, ale przede wszystkim jest to ścieżka, która pozwala nam czegoś doświadczyć. Więc ja zawsze mówię, że Budda nie mówił nikomu, powiem ci jak jest, ale mówił, pomogę ci iść, aż pewnego dnia zobaczysz sam jak jest. To jest ta różnica. Dlatego pomimo tej tutaj symboliki, która wskazuje trochę na religię, bo w jakimś sensie jest to jej religia, ale przede wszystkim jest to religia oparta nie na wierze, ale na osobistym doświadczeniu, praktyce i ostatecznie wglądzie. I chociaż buddyzm rozwinął się w bardzo wielu kierunkach, i mamy buddyzm tybetański, niezwykle barwny, kolorowy, mamy przeróżne inne formy buddyzmu w różnych częściach świata, ukształtowane przez różne lokalne kultury, to u podstawy całego tego ruchu zwanego buddyzmem istnieje coś absolutnie pierwotnego i podstawowego. Mianowicie tym podstawowym punktem to jest Budda siedzący pod drzewem Bodhi. To był punkt, z którego wyrosło całe to drzewo zwane dzisiaj buddyzmem. I to jest ten punkt, do którego nawiązuje tradycja Zen szczególnie. Czyli Zen nie jest szkołą nauki Buddy. To jest bardzo ważne. Zen nie jest szkołą nauki Buddy, ale jest szkołą umysłu Buddy, szkołą, albo inaczej mówi się, szkołą serca Buddy. Oznacza to, że gdy Budda osiągnął oświecenie, zaczął nauczać, rozpowszechnił swoje nauki w różny sposób. Byli kontynuatorzy, którzy potem te nauki rozwinęli jeszcze bardziej i to wszystko jest bardzo wspaniałe. Ale nie do tego nawiązuje Zen. Zen nawiązuje do tego, co było przed tym, zanim otworzył swoje usta i zanim zaczął nauczać. Czyli zanim Budda otworzył usta, zanim zaczął nauczać, praktykował mocno przez wiele lat. I w pewnym momencie, kulminacyjnym momencie, jego umysł otworzył się i czegoś doświadczył. I to jest właśnie droga Zen. Nie podążamy tak bardzo za słowami Buddy, chociaż bardzo je szanujemy. Korzystamy z różnych instrukcji, prawda? Szanujemy sutry, śpiewamy w naszej szkole sutrę serca. Jeżeli ktoś chce, jest zachęcany do studiowania również nauki Buddy. Ale w sercu tego wszystkiego Zen jest właśnie doświadczenie, czyli medytacja. I to jest dokładnie to, co oznacza Zen. Zen oznacza medytacja, czyli ta szkoła porusza się głównie tą ścieżką. Nie ścieżką rozumienia, studiowania, ale przede wszystkim medytacją i osobistego doświadczenia. Dlatego ten warsztat dzisiejszy będzie poświęcony wyjaśnieniu pewnych rzeczy, które są kluczowe dla tego, żeby właściwie medytować i właściwie praktykować. Więc w Zen mówimy, że to jest to niezależne od słów i liter, specjalny przekaz poza pismami, wglądanie w swój umysł, ujrzenie swojej prawdziwej natury i osiągnięcie stanu Buddy, czyli przebudzenie się. Po prostu osiągnięcie stanu Buddy oznacza przebudzenie się ku tej
wewnętrznej prawdzie. I tą drogą, która prowadzi do tego, jest medytacja. I dlatego tutaj mamy centralne miejsce, ołtarz, prawda? Ale to nie jest najważniejsze miejsce w tej sali. Tak? Najważniejsze miejsce to jest tu, gdzie każdy z Was siedzi. Więc każdy, to miejsce jest jakimś punktem odniesienia i symbolizuje, sugeruje charakter tego miejsca, do czego ono służy. Ale najważniejszym miejscem jest to miejsce, w którym siedzimy. Czyli tak jak Budda siedział pod drzewem Bodhi, my siedzimy na macie Bodhi. Okay? My siedzimy na poduszce Bodhi. Siedzimy w miejscu, które może stać się dla nas miejscem Bodhi, jeżeli będziemy wytrwale praktykować i czegoś doświadczyć. Więc dla nas ważne jest to miejsce i również to ciało. Ponieważ to ciało i umysł staje się naszym laboratorium, w którym dokonuje się ten eksperyment, który zdecydowaliśmy się przeprowadzić ze sobą, ze swoim własnym życiem. I ja dlatego chciałbym na początek przeczytać Wam pewien fragment z nauczania mistrza Zenma Gonga. Ta książka zostanie wkrótce wydana, ponieważ została przetłumaczona na polski i jest właściwie gotowa do publikacji. Ale tutaj jest pewne zdanie, które bardzo nam się przyda na dzisiaj. Mówi ono, że sala Zen nie jest tylko salą Zen, w sensie zewnętrznej sali Zen. Dla tych, którzy praktykują Zen, ich własne ciało jest również salą Zen. Dlatego możesz praktykować Zen nieustannie. Bez względu na to, czy stoisz, czy chodzisz, czy siedzisz, czy leżysz, nawet kiedy jesteś cichy lub mówisz. Oznacza to, że każdy z nas przebywa nieustannie w swojej sali Zen. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym sensie przypominamy trochę żółwie albo ślimaki, które noszą swój dom na plecach. I my też cały czas nosimy ze sobą swoją salę Zen, swój ośrodek Zen. Dlatego, żeby właściwie użyć tego ośrodka Zen, dlatego ważne jest, żeby właściwie użyć tego ośrodka Zen. Więc dzisiejszy warsztat pomoże nam troszeczkę zbliżyć się do tego, jak właściwie użyć tego ośrodka Zen. Więc tutaj mistrz Zenma Gong pisze, że praktykować Zen możesz w każdym momencie, w każdej pozycji, czy siedzisz, czy chodzisz, czy leżysz, czy cokolwiek nie robisz. Ale ponieważ dla dobra treningu mamy tą szczególną praktykę, jaką jest siedzenie w medytacji, powinniśmy zacząć od udoskonalenia tej praktyki medytacji, czyli wykorzystać tą metodę najlepiej, jak jest to możliwe. Ponieważ podczas sesji Zen, które tutaj mamy, mamy wiele różnych praktyk. Mamy praktykę śpiewów, mamy praktykę pokłonów, mamy praktykę rozmów osobistych z nauczycielem, mamy praktykę formalnych posiłków, mamy praktykę pracy, mamy praktykę odpoczynku i wszystko to, co jest częścią składową takiej sesji Zen, ale najwięcej czasu poświęcamy po prostu siedząc. Więc bardzo dobrze jest, jeżeli już zdecydujemy się siedzieć, żebyśmy robili to dobrze, bo możemy trochę tracić czas. Jeżeli ja nie mówię, że zupełnie, prawda, bo intencja nasza jest czymś najważniejszym w praktyce, ale jeżeli wesprzemy to właściwym nastrojeniem tego instrumentu, tego ośrodka Zen, jakim jest nasze ciało, oddech i umysł, ta praktyka może być dużo, dużo bardziej efektywna. Więc pamiętamy, medytacja nie zależy od pozycji, od czasu, miejsca, od żadnych szczególnych warunków, ale żeby to osiągnąć, bardzo może nam pomóc formalna, dobra medytacja. Okay? I właśnie temu chciałem poświęcić dzisiejsze spotkanie. Więc jeżeli mówimy o praktyce medytacji siedzącej, to możemy mówić o niej jakby w trzech aspektach. Według tradycji buddyjskiej mamy ciało, oddech i umysł. Jeżeli wyjaśniamy praktykę medytacji, powinniśmy wyjaśnić tę praktykę właśnie w tych trzech aspektach. Ciała, oddechu i umysłu. Te wszystkie elementy, ciało, oddech i umysł, jeżeli zostaną zharmonizowane ze sobą, spotkają się ze sobą w tym jednym punkcie, wtedy mamy dobre siedzenie. Dobrą praktykę. A więc bardzo ważne jest, żeby wszyscy mamy, więc gdzie jest mój umysł? Nie wiem. Oddech, okej, też jest. Ale to, czego doświadczamy najbardziej, to jest przede wszystkim nasze ciało, nasze fizyczne ciało. Jesteśmy
tą swoją fizycznością, prawda? Więc nauki wschodu generalnie jakby połączyły duchową naukę czy religię z fizjologią człowieka. Na tym polega siła duchowości wschodu, prawda? Yoga czy medytacja. Ona nie mówi wyrzuć swoje ciało albo zapomnij o nim, bo ono ci tylko przeszkadza, jest siedliskiem pragnień i różnych nieczystości. Ona mówi zaangażuj swoje ciało w swój duchowy trening. I dlatego bardzo ważne jest właściwe użycie swojego ciała. Ponieważ tak jak pisze Zen, Nichiren Mangong, ono jest właśnie tym pierwotnym, prawdziwym centrum Zen, w którym przebywamy. A więc co jest ważne, jeżeli chodzi o ciało? Siadamy mniej więcej tak, jak ja siedzę teraz. Oczywiście zaraz to wyjaśnię, niekoniecznie trzeba takie zaraz wyjaśnić. W każdym razie w tym naszym siedzeniu fizycznym ważne są trzy punkty podparcia. Czyli nasze kolana powinny dotykać maty. Tak jest dużo lepiej i dużo bardziej stabilnie. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić, to nie może. Ale jeżeli ktoś może, ale zanim powie, że nie może, to niech spróbuje. Dobrze? Czy nie może? Jeżeli wasze kolana nie chcą, jakby nie da się je tutaj doprowadzić do kontaktu z matą, być może potrzebna jest jeszcze jedna poduszka. Tutaj macie poduszki. Poduszek nie brakuje. Ktoś, kto wie, gdzie one są, to może tutaj dostarczyć, jeżeli ktoś potrzebuje jednej poduszki. Mhm. W każdym razie wszyscy wiemy, że trójnóg jest czymś bardzo stabilnym, prawda? Dlatego w medytacji siedzącej również wykorzystujemy te zalety tego trójnogu, ponieważ on jest bardzo stabilny, on w równy sposób dotyka podłoża. Dlatego bardzo tymi punktami podparcia dla nas są kolana i są pośladki, które wspieramy poduszką. Grubość poduszki, ilość poduszek jest rzeczą dowolną. Ważne jest, żeby usiąść wygodnie, komfortowo i nie walczyć za mocno z napięciem, które powstaje w kolanach, w stawach biodrowych i w innych częściach ciała. A więc gdy już siedzimy, dlaczego to siedzenie w ten sposób jest ważne? Ponieważ powinniśmy dać jakby solidną, mocną, stabilną podstawę dla komfortowego położenia naszego kręgosłupa. Jeżeli nasz kręgosłup jest ułożony właściwie, wtedy nasza energia również krąży właściwie i nasze siedzenie staje się zrównoważone, harmonijne, pełne jakby takiej siły wewnętrznej, ale również po pewnym czasie treningu bezwysiłkowe. To, co na początku jest takie trudne, potem staje się tak naprawdę bardzo naturalne. Więc bardzo ważne jest, jeżeli nasz kręgosłup ma się nie męczyć i być komfortowy, w komfortowych warunkach pracować, spoczywać, bardzo ważne jest właściwe jego ułożenie. A więc gdy siedzimy już w ten sposób, wypchnijmy lekko brzuch. Lekko wypinamy brzuch. Nie za mocno, nie twórzmy takiego przeprostu, który spowoduje napięcie w plecach, ale spróbujmy znaleźć taki punkt balansu. To jest. Nie za mocno do przodu, ale również nie pozwalajcie, aby wasz brzuch uciekał do tyłu. Ponieważ garbienie się, to co często się zdarza podczas długotrwałego siedzenia, nie zaczyna się wcale w plecach. Ono zaczyna się tutaj, w piątym kręgu lędźwiowym. A więc ja wam pokażę może z boku, jak to wygląda. Więc jeżeli siedzę w ten sposób, wszystko jest ok, prawda? Mój brzuch jest wypchnięty, dolny odcinek lędźwiowy jest we właściwym położeniu. Wtedy plecy są proste, ale zobaczcie, co się dzieje, gdy moje biodra uciekają do tyłu. W ten sposób się garbimy. A więc jeżeli czujecie, że się garbicie w czasie medytacji siedzącej, nie walczcie ze swoimi plecami, ale sprawdźcie, co się dzieje z waszymi biodrami. Czasem wypchnięcie brzucha i bioder natychmiast prostuje waszą sylwetkę. Wtedy możecie spocząć tutaj na fundamencie brzucha i bioder zupełnie bez wysiłku. Tutaj chciałbym jeszcze, ja bym poprosił krzesło jedno, jeżeli jest, ponieważ dla wielu osób siedzenie niskie nie jest możliwe. Myślą sobie, no fajnie, to wszystko fajnie wygląda, ale ja nie potrafię usiąść na macie. Dlatego ta medytacja nie jest dla mnie. Więc jest możliwe.
możliwe też siedzenie na krześle i wiele osób z tego korzysta podczas Dni Hodosogmu. Ja sam z tego korzystałem, więc ci, którzy praktykują po 20 lat, być może pamiętają mnie drdającego z torbą i z krzesełkiem na sesję. W pewnym momencie miałem tak poważne problemy z kolanami, że nie dało się siedzieć zupełnie inaczej, tylko na krześle. Jest to pozycja bardzo dobra. W ikonografii buddyjskiej nazywa się to Maitreya Asana i Maitreya to jest taki Budda przyszłości, który kiedyś powinien się pojawić na tej ziemi jako następca Buddy, historycznego Buddy Shakyamuniego. I on zawsze jest pokazywany jako siedzący na krześle. Bardzo ciekawe. W każdym razie, jeżeli mamy krzesło, jeżeli nie możemy siedzieć na macie, a mamy krzesło, bo w środku Zen zawsze krzesło się znajdzie, możemy użyć krzesła do siedzenia również. I tutaj bardzo ważne, ponieważ wiele osób, zauważyłem, używa krzesła i siada w taki sposób. To nie jest dobra pozycja. Więc jeżeli chcecie naprawdę użyć tego potencjału związanego z siedzeniem na krześle, to najlepiej połóżcie na tym poduszkę. I usiądźcie nie głęboko na krześle, ale usiądźcie na krawędzi. O. I rozstawcie stopy w linii ramion. Tak, tak. Ja pokażę zaraz z boku też. Okay. A więc stopy powinny być nie w ten sposób też, prawda? Ponieważ to destabilizuje naszą postawę. One powinny być rozstawione mniej więcej w linii ramion, w linii naszych barków, w ten sposób. I stosujemy dokładnie te same zasady, co podczas siedzenia w medytacji na macie, prawda? Czyli nie siedzimy w ten sposób, ale wypchnijmy brzuch. Wypchnijmy ten piąty krąg lędźwiowy, po to, żeby nasz kręgosłup odnalazł swoją naturalną pozycję. A więc w ten sposób. Nie siadajmy w ten sposób. Jeżeli ktoś ma jakieś szczególne problemy z kręgosłupem, to oczywiście każde rozwiązanie jest ok. Prawda? Czasem ludzie po prostu potrzebują jakiegoś wsparcia, żeby pod plecy, żeby siedzieć. Są różne przypadki. Ale jeżeli nie macie problemu z kręgosłupem, a tylko z nogami, to możecie spokojnie usiąść w ten sposób. Wygląda to mniej więcej tak, prawda? Kładziemy poduszkę tutaj na krześle i siadamy w ten sposób. Wszystko się zgadza, prawda? Jest to. A więc to bardzo ważne. Jeżeli będziecie w ten sposób siedzieć na krześle, to jest tak samo wartościowa pozycja jak każda inna z tych kanonicznych, prawda? Tak? Czy są jakieś pytania odnośnie tego, o czym powiedziałem przed chwilą? Więc jeszcze raz. Trzy punkty podparcia, kolana, pośladki. Jeżeli ktoś naprawdę nie może, to nie siedzi jak może. Dobrze? Ja mówię tylko o pewnych docelowych rozwiązaniach, pewnych docelowych wariantach, ale rozumiem, że życie bywa tak różne, ludzie mają przeróżne problemy. Więc jeżeli naprawdę nie możecie dotknąć kolanami maty, to mimo wszystko przyjdźcie i praktykujcie. A na kolanach? Ta pozycja na kolanach? A, jest jeszcze pozycja właśnie na kolanach, która jest, dziękuję za przypomnienie. Jest jeszcze taka możliwość, również bardzo dobra. I tutaj też pamiętajcie, nie siadajcie w ten sposób. Niech wasze kolana się rozsuną do linii ramion, prawda? Wtedy wasza pozycja jest stabilna. Wtedy mamy tą zasadę trójkąta zachowaną. To bardzo ważne, to sobie zapamiętajcie. Brzuch wypchnięty. Dlaczego? Ponieważ w tej pozycji pojawia się również to, co nazywamy naszym centrum energii, czyli w Korei nazywa się to Tanjon, tak? Tanjon, Chińczycy mówią Tantien, Japończycy Tanden. W każdym razie każda tradycja wspomina o tym szczególnym miejscu. Nie jest to jakieś miejsce, które możecie znaleźć, gdy zrobicie sobie USG. O, tutaj mamy Tantien. Żadne USG obecności Tantienu jeszcze nie pokazało. Ale tradycje jogiczne, tradycje medytacyjne bardzo wyraźnie o tym mówią. Czy to tradycje medytacji Zen, czy mamy tradycje taoistyczne. W Tai Chi ten punkt odgrywa też bardzo ważną rolę.
Również natknąłem się kiedyś w pismach tybetańskiego nauczyciela Nabuchaj Norbu Rinpoche, który mówił właśnie dokładnie też o tym punkcie i twierdził, że w tym punkcie schodzą się główne kanały energetyczne naszego ciała subtelnego. Kanał lunarny, solarny i centralny, prawda? One wszystkie łączą się w tym punkcie. Więc jeżeli wypchniecie biodra i spoczniecie tutaj w podstawie brzucha, poczujecie bardzo fajny balans i równowagę w tym miejscu. To miejsce jakby nabiera siły, a jednocześnie samo jest jakby źródłem takiej siły. A więc gdy siedzimy dobrze zakorzenieni tutaj w podstawie brzucha, nasze siedzenie staje się bardzo lekkie. Również nasz umysł staje się dużo bardziej klarowny. Wbrew temu, co możemy sobie wyobrazić, od pozycji ciała bardzo zależy stan naszego umysłu. Więc ktoś kiedyś jakby porównywał taki ideał zachodu, na przykład myśliciela Rodena, który siedzi w ten sposób, tak? I siedzenie Buddy, prawda? Więc myśliciel Rodena jest zagubiony w swoich myślach, zagubiony w swojej egzystencji. Budda jakby to przekroczył. On nie musi myśleć. Budda polega na umyśle intuicji, na umyśle pierwotnym, prawda? I w tym pierwotnym umyśle osadza jakby swoje życie. I do tego dążymy w praktyce Zen. Do pozwolenia myśleniu na opuszczenie, odejście i wyłonienie się naszego czystego, pierwotnego umysłu. I ta pozycja również bardzo jakby ten proces wspiera. A więc gdy siedzimy, ten tajemniczy punkt, tantien, zwykle mówi się, że jest mniej więcej 3-4 palce poniżej pępka, a więc jeżeli położycie palec wskazujący na pępku, to ten ostatni powinien pokazać mniej więcej ten obszar, w którym ten punkt się pojawia, w którym jest. Okay? A więc jeżeli praktykujecie w ten sposób, ten tantien tam się będzie osadzał, jakby krystalizował. Prawda? On wkrótce będzie tak silny i ustabilizowany, że nie zostawi was nawet, wstajecie z medytacji siedzącej. Więc gdy już siedzimy w ten sposób, brzuch mamy wypchnięty, dłonie składamy w taki układ zwany mudrą medytacyjną, niektórzy nazywają to mahamudrą. No, o symbolice tej mudry można mówić wiele. ona generalnie pomaga skupić umysł, prawda? Pomaga, ponieważ nasz świat składa się z przeciwieństw, dobra, zła, zysku, straty, życia, śmierci. Cały czas mamy przeciwieństwa. Natomiast w mudrze, ta mudra symbolizuje absolut. Połączenie się przeciwieństw i spotkanie się w punkcie pustki, w punkcie absolutu. Ale z technicznego punktu widzenia to jest po prostu duże wsparcie dla naszej medytacji. Jest to trochę tak, że jeżeli ten punkt tantien wyobrazimy sobie jako Buddę, to mudra będzie ołtarzem, na którym ten Budda siedzi. Okay? Możecie spojrzeć na to w ten sposób. No i gdy siedzimy już w takim układzie, zwróćcie uwagę na mudra. Mudra bardzo często jest wykładnikiem naszej uważności. Gdy ktoś przysypia, albo staje się nieuważny, albo zagubiony w swoich myślach, bardzo często ta mudra się rozpada, albo gdzieś leci, nie wiem. Dzieją się z nią różne rzeczy. Okay? A więc spojrzycie na mudrę, kciuki powinny dotykać się lekko, gdy spojrzycie na nią z góry, to kciuki powinny przykrywać mniej więcej tutaj tą szparę między palcem wskazującym i środkowym. A więc nie wychylajcie mudry za bardzo tak. Nie ściskajcie palców, nie jest to potrzebne. Palce powinny dotykać się z taką siłą, jaka jest potrzebna do utrzymania kartki papieru. Lepiej nie trzeba. A więc niech ona się nie rozpada i niech też kciuki nie naciskają na siebie za mocno. I spróbujcie, niech ta mudra dotyka lekko waszego brzucha. Nawet jeżeli siedzicie w jakiejkolwiek pozycji, wasze nogi zawsze zginają się tu i w tym zgięciu możecie umieścić ręce. A więc czy siedzicie w ćwierć lotosie, czy w tak zwanym siedzie birmańskim, bo to jest ten... tego nie wyjaśniłem, prawda, o tych układach nóg. A więc oczywiście te nogi, jeżeli już ktoś siedzi nisko, to może ułożyć
robić w różny sposób. To jest taki najprostszy siat birmański, gdzie nasze stawy kolanowe są najmniej obciążone. Mamy ćwierć lotos, tak, mamy pół lotos. No i mamy również pełny lotos, prawda? Jeżeli ktoś któregoś, czyjeś stawy są do tego dobrze przygotowane, to może spróbować takiej pozycji. W każdym razie niezależnie od tego, czy siedzimy w pełnym lotosie, czy w ćwierć lotosie, czy w siadzie birmańskim, te dłonie mogą spoczywać tutaj, więc nie trzymajcie swojej mudry za wysoko. To się też często zdarza, jak widzę na salach medytacyjnych. Nie pozwalajcie, żeby ona się rozpadała. Ułóżcie ją tu. Tu, gdzie zginają się wasze dłonie i połączcie kciuki mniej więcej na wysokości pępka. To jest właściwe utrzymanie mudry. Podbródek powinien być lekko ściągnięty, ale nie tak, tak żeby nie blokował waszego oddychania. Uszy w linii ramion, nos w linii pępka. Okej, to są ogólne jakieś wskazówki, prawda? Ja nie oczekuję, że każdy usiądzie w ten sposób i praktyka w inny sposób jest zła. Cały czas pamiętajcie o tym, że ja mówię o pewnym jakby takim, powiedzmy, geometrycznym ideale, prawda? Którym sam pewnie też nie jestem. Ale warto pewne rzeczy, jak mamy jakiś wzorzec, to wiemy, łatwiej nam poprawiać pewne rzeczy, prawda? Na tyle, na ile jest to możliwe. No i co jest ważne? Podczas medytacji siedzącej nie zamykamy oczu, ponieważ zapraszamy w ten sposób sen do swojej praktyki. Albo zbyt aktywnie pracuje nasza wewnętrzna wyobraźnia. A więc nie zamykajcie swoich oczu. Nie otwierajcie ich zbyt szeroko po to, żeby sprawdzać, co się dzieje dookoła. Prawda? Więc półprzymknięte oczy, gdy spojrzymy na posąg Buddy, to on dokładnie w ten sposób siedzi. Gdy popatrzycie na niego od strony drzwi, to będziecie mieli wrażenie, że jego oczy są zamknięte, ale jak podejdziecie do miejsca, w którym ja jestem, zobaczycie, że jego oczy są otwarte, są półotwarte. I w ten sposób powinniśmy siedzieć, tak powinniśmy utrzymać swoje oczy. A więc siedzimy w ten sposób. Oczy powinny mniej więcej, linia spojrzenia powinna być zgodna z linią naszego nosa, mniej więcej, niezależnie od jego kształtu czy długości, ale to mniej więcej wychodzi jakieś 80 około centymetrów, około metra przed nami. Więc podczas medytacji zen, chociaż spoglądamy jakby do wewnątrz, na umysł, pozostajemy całkowicie w kontakcie zmysłowym ze światem, który nas otacza. Więc jasno słyszymy, jasno widzimy. I gdy już siedzimy w ten sposób, zwróćmy uwagę na swój oddech. I tutaj wracamy znowu do tematu podbrzusza. Ponieważ centrum naszego oddychania powinno właśnie być usytuowane tutaj, w brzuchu. Czyli oddychamy trochę jak niemowlęta. Jeżeli ktoś widział, jak oddycha niemowlę, to pewnie zauważył, że u niemowlęcia przede wszystkim porusza się brzuch. Niemowlę ma swobodnie, ma zupełnie jakby niezablokowaną przeponę i może swobodnie tej przepony używać podczas oddychania. Dlatego porusza się brzuch przede wszystkim. I w medytacji zen formalnej również ten sposób oddychania stosujemy. A więc na wdechu brzuch się uwypukla na zewnątrz, a na wydechu zapala się. Jeżeli macie z tym problem, połóżcie swój palec na mniej więcej w okolicach tantien i spróbujcie na wdechu odepchnąć ten palec właśnie oddechem, a potem wydychając lekko pomóc palcem opróżnić brzuch, pozwolić mu zapaść się. Wdech. Brzuch się wypukla i na wdechu naciskamy lekko, pomagając mu się.
konieczne, ale być może, jeżeli mamy trochę problem, jak uaktywnić te mięśnie brzucha, to to proste ćwiczenie może nam pomóc w jakiejś tam fazie naszej praktyki. I co jest tutaj ważne, według instrukcji naszego nauczyciela, mistrza Zensungsana, chociaż instrukcji czytałem mnóstwo na temat tego, jak oddychać, to według mistrza Zensungsana wydech powinien być mniej więcej, dwa razy dłuższy niż wdech. I znowu, nie musicie tego mierzyć ze stopelem czy z sekundnikiem. Po prostu wdech krótszy, wydech dłuższy. Jeżeli będziecie oddychać w ten sposób, wkrótce wasze oddychanie osiągnie naturalną harmonię. Nie musicie tego jakoś mierzyć przy pomocy zegarka, stopela, sekundnika. A więc oddychamy w ten sposób. I znowu tutaj uwaga, jeżeli ktoś ma problem z tego typu oddychaniem, to nie ma żadnego problemu. Okay? Ponieważ zaraz przejdziemy do tego, co w medytacji Zen jest najistotniejsze, najważniejsze. Te wszystkie podpory, ciało, oddech, to są tylko pomoce, które pomagają wam nastroić dobrze ten instrument, którym jest wasze istnienie, które według tradycji buddyjskiej składa się z ciała, oddechu i umysłu. A więc to bardzo pomaga. Nasze ciało jest instrumentem, więc jeżeli, ja czasem używam takiego porównania, jeżeli porównamy naszą prawdziwą naturę, to co Budda nazwał tą nieskalaną, czystą naturą Buddy, porównamy do jakiejś pięknej muzyki czy symfonii, prawda? No to nawet jeżeli ta symfonia jest piękna i jest czymś wielkim, to ona nie zabrzmi dobrze, jeśli instrument nie jest nastrojony, prawda? Nawet jeżeli macie nutę świetnego kompozytora, to jeżeli fortepian nie jest nastrojony, to dźwięki będą, nie zabrzmią dobrze. Dlatego ten instrument ciała, oddechu i umysłu ma pomóc nam przejawić się temu, co nazywamy naszą prawdziwą naturą, naszym pierwotnym, czystym, nieskalanym umysłem. A więc oddech, prawda? I nasz umysł powinien podążać za tym oddechem. Wdech. Wydech. Starajcie się nie oddychać zbyt głośno, po to, żeby nie przeszkadzać osobom siedzącym dookoła. Żeby to nie był taki dźwięk miecha, prawda? Sapiącego, prawda? Starajcie się oddychać lekko. Lekko, swobodnie, naturalnie. I niech wasz umysł podąża za oddechem, ale przede wszystkim pozwólcie, tutaj mamy centrum oddechu. I tutaj również mamy centrum, jakby w którym pozwalamy osiąść naszej świadomości, naszemu umysłowi. A więc znowu, cytując De Sansa Anima, nie trzymaj swojego umysłu w głowie, bo będziesz kontrolowany przez myślenie. Nie trzymaj swojego umysłu w klatce piersiowej, bo będziesz kontrolowany przez swoje uczucia. Pozwól, żeby Twoja uwaga spadła tutaj do brzucha, to jest centrum Twojej woli. Jeżeli obudzisz to centrum woli, wtedy Twoje uczucia, Twoje myśli będą w harmonii. Ty jesteś wtedy panem sytuacji. Tutaj mieszka jakby nasza siła, a więc tutaj mamy centrum oddechu i tutaj mamy również centrum naszej uwagi podczas siedzenia medytacji. Więc w Japonii jest taka lalka, którą skopiowali Rosjanie i z tej lalki zrobili Wańkę Wstańkę, ale pierwotnie ta lalka zwała się Daruma, czyli Bodhidharma. Ta lalka Bodhidharma ma bardzo ciężką podstawę i lekkie, wyższe jakby te partie. Prawda? Dlatego niezależnie od tego, jak bardzo wychylisz tą lalkę, jak możesz próbować ją przewrócić, ona zawsze wróci do pionu. To jest bardzo ważne. Jeżeli się praktykujemy w ten sposób, pojawi się nasze centrum, a pojawia się poprzez właściwe siedzenie, właściwe oddychanie tutaj dołem brzucha i umieszczenie tutaj swojej uwagi, w naszym życiu i w naszej istocie pojawi się pewna niezłomność i siła wewnętrzna. Dlatego to centrum jest tutaj niezwykle ważne. Tutaj to jest centrum naszego siedzenia. Tutaj jest nasza uwaga, tutaj jest centrum naszego oddychania i to jest również punkt, który stabilizuje naszą fizyczną podstawę. A więc nawet jeżeli siadacie do medytacji, możecie wykonać kilka ruchów, takich swobodnych, rozpuszczać trochę tą swoją postawę i pozwolić, żeby wasze ciało naturalnie się zatrzymało. To jest taki punkt obrotu.
Gdy siedzicie, zwróćcie swoją uwagę na oddech. Podążajcie ze swoim oddechem. W medytacji Zen chodzi o to, żeby wyskoczyć z tego pociągu myśli, które nieustannie absorbuje naszą uwagę. Więc gdy usiądziecie w medytacji, wtedy waszym doświadczeniem wewnętrznym, mentalnym będzie to, że pojawia się mnogość myśli. Mnogość myśli. Zwykle nasz umysł ma nawyk chwytania tych myśli i budowania z tego ciągów myślowych. A więc pojawianie się i znikanie tych myśli to nie jest żaden problem. Problem się pojawia trochę, gdy chwytamy te myśli. A więc użyję starego znanego porównania z pociągami i z podróżnym, który czeka na peronie. A więc, gdy jesteście na peronie, na stacji kolejowej, pojawiają się pociągi w różnych kierunkach. Do Warszawy, do Wrocławia, do Gdańska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A waszym zadaniem jest nie wsiąść do żadnego z tych pociągów. Jeżeli wsiadacie do niego, natychmiast próbujcie z niego wysiąść. Dobrze? A więc musicie wrócić na ten peron, do tego miejsca, w którym byliście pierwotnie. Pojawianie się i znikanie myśli nie jest żadnym problemem, tak jak pojawianie się i znikanie pociągów nie zależy od was, bo to nie wy jesteście szefem tej firmy kolejowej. To nie od was zależy, czy pociągi będą przyjeżdżać i odjeżdżać. W tym miejscu nie macie żadnego wyboru. Wybór macie taki: wsiadam lub nie wsiadam. A więc jeżeli pozwalacie tym pociągom odjeżdżać, wtedy ktoś, kto prowadzi tę firmę kolejową, mówi: kurczę, coś ostatnio niedużo pasażerów, trzeba zmniejszyć ilość kursów. Okay? Wtedy, jeżeli nie korzystacie z tej usługi, to myśli jest coraz mniej, tych pociągów jest coraz mniej. Aż pewnego dnia firma bankrutuje, pewnego dnia żaden pociąg się nie pojawia. Okay? A więc to jest bardzo ważne. Nie macie wyboru, czy myśli pojawiają się, czy się nie pojawiają. Macie wybór, czy wsiadacie do tego pociągu, czy nie. I to jest ten punkt, w którym powinniśmy uważać w czasie medytacji. A więc mamy postawę ciała, mamy oddech, mamy świadomość podstawy tutaj brzucha. To jest wasz filar. Całe to wasze siedzenie jest trochę tak jak góra. Macie siedzieć tak jak góra. Chmury czasem się pojawiają, zasłaniają szczyt, ale gdy chmury odpłyną, zobaczycie, że szczyt pozostał nieruszony zupełnie. Tak samo wasze siedzenie powinno przypominać siedzenie góry. Nie przejmujcie się pojawiającymi się i znikającymi myślami. Nie myślcie, a dlaczego ta myśl mi się pojawiła. Nie dajcie się wciągnąć w pułapkę, że kiedyś w dzieciństwie wam ktoś zrobił coś złego, a wczoraj powiedział wam również ktoś coś przykrego. A jutro to mam taką i taką sprawę. Ciekawe, jak wyjdzie spotkanie z tym i tym człowiekiem. Zostawcie tego typu myśli. Nie dajcie się w to wciągnąć. Utrzymujcie całkowicie przytomną świadomość tu i teraz. Tu i teraz. Nazywamy to umysłem przedmyśleniem. A więc istotą medytacji Zen jest nieustanne powracanie i utrzymywanie tego, co nazywamy umysłem przedmyśleniem, albo nazywamy to również umysłem nie wiem. Więc o tym nie wiem jest jakieś tam nauczanie, które spotkacie później. Ale na dzień dzisiejszy to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że medytacja Zen to jest jakby obudzenie tego, co nazywamy umysłem nie wiem, umysłem niekonceptualnym, umysłem z przedmyślenia. Umysłem, który nie pojawia się i nie znika. Myśli wasze pojawiają się i znikają. A ten pierwotny umysł, ta pierwotna, przytomna, świetlista świadomość z przedmyślenia nie pojawia się i nie znika. Celem praktyki Zen jest pełne obudzenie tego i doprowadzenie tego do pełnej żywotności i połączenie tej jakości umysłu z naszym codziennym życiem. Wtedy nasze życie staje się mniej oparte na naszym ja, mnie, moje, a bardziej jest osadzone w czymś pierwotnym, co łączy nas ze wszystkimi istotami. A więc ten pierwotny umysł, nie wiem, jest taki sam dla wszystkich istot. Dlatego Mizen Sung San mawiał: kiedy ty myślisz, ja myślę, nasze umysły różnią się. Ty masz swoje pragnienia, ja mam swoje pragnienia. Ktoś ma swoje plany, ja mam swoje plany. A więc myślenie czyni... myślenie to nasza karma, można powiedzieć. To są nawykowe,
kompulsywne krążenie wokół pewnych tematów, które zwykle są związane z naszymi doświadczeniami i pragnieniami. Okay? Więc gdy myślimy, nasze umysły różnią się. Ale gdy odetniemy myślenie, chociażby praktykując właśnie w ten sposób, Twój umysł, mój umysł, umysł wszystkich istot jest tym samym umysłem. To jest właśnie to, co nazywamy umysłem niebiem. Umysłem wolnym od koncepcji. Ten umysł jest już jednością z całą rzeczywistością. Właśnie w tym umyśle możecie doświadczać to, za czym wszyscy tak bardzo tęsknicie, czyli rodzaj zjednoczenia, zespolenia, ponieważ wszyscy żyjemy w takiej bańce, którą nazywamy ja, mnie, moje, albo swoje ego, prawda? Ono jest wyłącznie tworem mentalnym. To jest bardzo ciekawe. Każdy jest przekonany o istnieniu tego, a to jest wyłącznie twór mentalny. I to jest jedno z wielkich odkryć, które staje się naszym udziałem, gdy praktykujemy medytację Zen, że ego, ja, mnie, moje, jest całkowicie tworem mentalnym. To, co jest pierwotne i rzeczywiste, to jest właśnie wasz umysł niebie. Ten czysty umysł niebie, który nie zależy od waszego myślenia. Na przykład nikt nie pomyślał, teraz będę słuchał tego dźwięku. Czy chcesz, czy nie chcesz, już się pojawiło. To jest właśnie nasz umysł niebie. On nie wybiera, lubię, nie lubię. Zyskam, stracę. On jest tylko czystym odbiciem. Dlatego z tej medytacji Zen wyłania się to, co nazywamy w Zen często umysłem lustra. A więc lustro jest puste, ciche i spokojne. Nieporuszone całkowicie, ale jednocześnie posiada tą niezwykłą jakość odbijania rzeczy takimi, jakie one są. Pozostania w harmonii ze wszystkim, co się przed nim pojawia. A więc czasem nazywamy to jednością samadhi i prajni, albo ciszy i klarowności. No, to jest medytacja Zen. Jedność ciszy i klarowności. Japońska tradycja Shikan Soto używa takich instrukcji. Medytacja, to nie jest metoda, prawda? To jest pewien stan umysłu, prawda? Shikan Taza. Metoda bez metody. Ale dokładne znaczenie słowa Shikan oznacza zatrzymaj się i spójrz. Shi oznacza stój. Kan oznacza patrz. To jest właśnie to, czym jest medytacja. A więc cała ta instrukcja, którą tutaj usłyszeliście, służy temu, żeby urzeczywistnić w pełni ten umysł. A więc jeszcze raz, gdy siedzicie, utrzymujcie ciało proste, uregulujcie oddech, tak jak o tym powiedziałem. Pozwólcie, niech wasz umysł spadnie tutaj do podstawy brzucha i podążajcie za swoim oddechem. Możecie nie przywiązujcie się do żadnych myśli, tylko cały czas wracajcie do tej góry. Ta góra jest waszym domem. Ta góra jest waszym domem, macie wracać do niego, to jest wasz pierwotny dom. Ta siedząca postawa i oddychanie, utrzymanie umysłu w harmonii z tą postawą jest właśnie jakby naszą taką pierwotną substancją, pierwotną naturą. Okay? Więc ona reprezentuje ten wasz czysty umysł. To pomaga wam, to jest taka kotwica, która nie pozwala, pomaga wam opanować ten neurotyczny, rozchwiany umysł. A więc gdy siedzimy i oddychamy, możemy wspomóc jeszcze tę praktykę w ten sposób, że gdy robicie wdech, możecie powtórzyć czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł do brzucha. A na wydechu nie wiem. Jeżeli za dużo tego czysty umysł, to zróbcie to raz. Czysty umysł na wydechu. Czysty umysł i nie wiem, to są dwie strony tego samego medalu, albo dwie nazwy na to samo. Czysty umysł to nie wiem, a nie wiem to czysty umysł. Jedno i drugie oznacza umysł przemyślenia, umysł czystego lustra. Więc pozwólcie, niech ten umysł wyłoni się z tej waszej praktyki, a więc wasze osobiste doświadczenie będzie dużo lepsze i dużo bardziej wartościowe niż ten godzinny wykład, który tu trwa. Jeżeli czujecie, że nie potrzebujecie tych słów czysty umysł, nie wiem, że jest to zbyt przeszkadzające, pozostańcie tylko z oddechem. Niech wasz umysł podąża za oddechem, niech porusza się wasz tantien i wracajcie cały czas do oddechu. Dobrze? Jeżeli będziecie praktykować w tej szkole dłużej, na tyle długo, żeby spotkać osobiście nauczyciela, wtedy możemy porozmawiać o bardziej takich osobistych podejściu do medytacji.
mantra, czy praca z pytaniem, ale na dzień dzisiejszy chciałbym, żeby każdy, kto nie ma oczywiście już praktyki swojej własnej, został właśnie z tymi instrukcjami. Okay? Mam nadzieję, że nie było to jakieś mgliste i zagmatwane, ale żeby się upewnić, to zapytam, czy macie jakieś pytania w związku z tym. Przychodzi na pytanie dotyczące oddechu usta-nos. Nos. Okay? Nos. Język powinien być też, powinien dotykać podniebienia. Okay? Nie tak. Nie stiopa, tylko okay? Język dotyka podniebienia. I oddychaj nosem. Teraz kilka takich szczegółów, które mogą się przydać podczas, ponieważ będziemy mieli teraz wspólną praktykę medytacji. W naszym stylu, w stylu naszej praktyki jest możliwe wstanie podczas medytacji siedzącej. Jeżeli czujecie, że z jakiegoś powodu nie możecie kontynuować, boli was kręgosłup, boli was kolana, albo po prostu już tak głowa wam opada na podłogę, że musicie coś z tym zrobić. W naszej szkole jest możliwe, żeby wstać i kontynuować swoją medytację stojąc. Wtedy kłaniamy się i najciszej, jak to jest możliwe, stajemy za matą. Nie róbcie czegoś takiego. Okay. Postarajcie się, pamiętajcie o tym, żeby uszanować ciszę i harmonię ludzi siedzących dookoła. Więc nie poprawiajcie poduszki, tylko wstańcie. Zasada jest najciszej, jak można. Jeżeli poczujecie, że wasze kolana odpoczęły, czy wróciliście do tego stanu, który chcielibyście uzyskać, pokłońcie się z nim. Aha, i medytujemy w ten sposób. To jest też mudra medytacyjna. Prawda? Gdy odpoczniemy, najciszej, jak jest to możliwe, wsiadamy. W ten sposób również, jeżeli ktoś już musi zmienić pozycję, to jest jedyny sposób, w jaki można zmienić pozycję. Jeżeli chcecie koniecznie, bo wolą was kolana, nie róbcie czegoś takiego, prawda? Nie. Ukłońcie się, wstańcie i wtedy dopiero zmieńcie pozycję. Dobrze? To jest bardzo ważne. Czyli zasada jest taka. W naszej szkole, która pod tym względem ma bardzo liberalne podejście, można wstać. Ale ta możliwość jest obwarowana pewnymi ograniczeniami, czyli minimum hałasu, minimum absorbowania swoim zachowaniem uwagi innych. To jest bardzo ważne. Okresy chodzenia, okresy siedzenia będą podzielone, będą przeplecione okresami medytacji chodzonej, która trwa około 10 minut. W czasie tej medytacji możecie, gdy jesteście mniej więcej przy drzwiach, możecie wyjść do toalety, kłaniając się w stronę ołtarza. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, czy wszyscy są poinstruowani co do tego, że wchodząc do sali dalmy trzeba się pokłonić w stronę ołtarza. Wychodząc w każdym momencie, kiedy przechodzimy linię drzwi, musimy wykonać gest w stronę ołtarza. Wyjątkiem są sytuacje, ale to nie musimy o nim teraz mówić. Wynosimy ciężkie garnki z jedzeniem. Będą niesione garnki, więc garnkami nie musicie się kłaniać, odwracając i tam wykonując jakieś tego. Ale to nie za dużo instrukcji na początek, prawda? Tych instrukcji jest tutaj sporo, ale one się będą pojawiać razem z tym, jak będziecie praktykować. One dotyczą śpiewów, posiłków, pokłonów, ale ponieważ dzień dzisiejszy właściwie będzie poświęcony głównie praktyce siedzącej, to chciałbym, żebyśmy przede wszystkim skupili się na tym. Będą jeszcze śpiewy, tak? 30 minut śpiewów. A więc będziemy mieli jeszcze praktykę śpiewów. Praktyka śpiewów jest częścią naszego treningu medytacyjnego. To jest bardzo ważne. Zen oznacza medytacja, więc wszystko to, co robimy, jest częścią medytacji. To nie jest jakiś rodzaj modlitwy do kogoś, prawda? Nawet jeżeli śpiewamy imię Bodhisattwy współczucia Kwansembosa, co będziemy robić, to trzeba o tym pamiętać, że śpiewając Kwansembosa, sami stajemy się Kwansembosa. Jakby budzimy swój potencjał Kwansembosa, ten potencjał współczucia. Okay? To jest właściwa praktyka Zen. Stanie się jednym,
A więc nie ty tu, a bodhisattva tam. Ty stajesz się kwansem bosa. Totalnie, całkowicie, na 100%. Kwansem bosa, kwansem bosa, kwansem bosa. Jest to również szczególna taka sposobność i praktyka, żeby doświadczyć tego, co nazywamy wspólnym umysłem, jednym umysłem. Kiedy twój głos staje się połączony z głosami innych, a więc twój głos staje się głosami innych, głosy innych stają się twoim głosem, wszystko staje się jednym umysłem, jednym wspólnym działaniem. Podczas medytacji siedzącej będziemy również, główny nauczyciel Dharmy, czyli Robert, będzie chodził z takim tutaj kijem. I zwykle, może ja wyjaśnię, o co chodzi z tym kijem. To jest taki kijaszek, który służy temu, żeby nam pomóc, a nie karać. więc ten kij służy do rodzaju masażu tak naprawdę. Ja jestem masażystą, więc potwierdzam, że można tym masować, jak ktoś chce. Chociaż w moim gabinecie tego nie używam. Ale na życzenie, jeśli będzie zapotrzebowanie, więc to mogę wprowadzić. No w każdym razie w połowie rundy główny nauczyciel Dharmy podchodzi do ołtarza i właśnie bierze kij, tak jak ja to pokazałem, i idzie z tym kijem w ten sposób. I jeżeli ktoś czuje napięcie w plecach, jeżeli ktoś czuje napięcie tutaj w karku, lub po prostu czuje się ospały i chciałby otrzymać jakieś wsparcie pobudzające, że czasem takie uderzenie pomaga, prawda? I wtedy trzeba się zachować, tak jak spójrzcie troszeczkę, wychylcie się tutaj, żeby zobaczyć Roberta. Tak, wtedy sygnał uniesienie dłoni w hapczang jest sygnałem dla głównego nauczyciela Dharmy, osoby nadchodzącej z kijem, że tutaj mamy zamówienie do zrealizowania. I wtedy, gdy zobaczycie, że ten główny nauczyciel Dharmy staje nad wami w ten sposób, pokłońcie się. Dwie osoby kłaniają się sobie równocześnie. I wtedy osoba, która chce być uderzona, odsłania to miejsce, które ma być uderzone. Więc generalnie są to dwa warianty. Albo plecy, i wtedy dostaniecie tutaj mniej więcej. O. O. Może być lżej, prawda? Może, także jeżeli ktoś... było okej? Okay? Przeżył, tak jest dobrze. Drugi wariant to jest... O, to jest dokładnie tak. Spójrzcie, ten dłoń kładzie się tutaj na przeciwległym kolanie i odsłania się to miejsce. I wtedy uderzenie jest tu. I dokładnie to samo. O, i po tym podwójnym. Tak jest. Mhm. Przy czym można jakby trzeba się zdecydować, w co chce się być uderzany, bo może chciałby ktoś to i to. W każdym razie przysługują wam dwa podwójne uderzenia. Podczas takiej rundy. Na rundę. Na rundę, tak. Także... Mam jedną prośbę. Nie róbcie coś takiego. Okay? Bo wtedy odsłaniacie po prostu łopatki, a nie... Tak, ważne jest, żeby te dłonie... Po prostu... Tak? Tak się... Trzeba skulić i tak. Jakby tak, schować czyli, łopatki. Czyli ramiona muszą stać się... muszą jakby dążyć do spotkania ze sobą z przodu, prawda? Czyli trzeba uwypuklić. Te mięśnie są fajnie wyeksponowane, tak łatwo nie trafić. Lepiej nie opierać. Lepiej nie opierać. To była amortyzacja wreszcie, która ale kiedyś dostałam. No tak, myślę, że każdy będzie miał wkrótce swoje własne doświadczenie, będzie widział, czego nie wystawiać. Okej, okay, to nie wiem, czy o czymś zapomniałem. Może za mało powiedziałem o praktyce śpiewów, ale instrukcja do śpiewów jest prosta. Jak śpiewasz, po prostu śpiewaj. I tutaj będzie kilka osób doświadczonych w naszym kręgu. Najlepiej patrzeć trochę. Ja też będę obecny, więc możecie naśladować mnie. Lub patrzeć na to, co robi główny nauczyciel Dharmy. Czyli warto jest przypatrywać się temu. Warto otworzyć się również na różne instrukcje, prawda, które słyszycie. Pytać. Nie bójcie się pytać. To jest, dzisiejszy dzień jest rodzajem warsztatu. To nie jest jakieś ścisłe odosobnienie. Dlatego wszelkie chwyty dozwolone. To znaczy, może nie tak do końca. A więc w czasie siedzenia
nie wolno się ruszać. Tak jak powiedział pewien nauczyciel, na sesji Zen możecie robić wszystko, co chcecie, tylko się nie ruszać. Wiesz, to Sensan nie musi mieć najgłośniejszego głosu, nie, ja mam dość donośny. To jest jakaś taka gradacja, że jakby pierwsze skrzypce daje do Sensanu, później... Znaczy należy, na pewno należy słuchać tego, tej intonacji, którą tutaj podał nauczyciel, prawda? Czyli słuchać, co ten, no bo czasem rzeczywiście zdarza się, że nauczyciel coś tam próbuje, a ten oktawy wyżej, no może to i fajne. W każdym razie dobrze jest jednak słuchać tego nauczyciela, jest zawsze punktem odniesienia na sali medytacji. To jest bardzo ważne. Zawsze możemy kątem oka spojrzeć albo kątem ucha. Jeszcze mam pytanie, czy w praktyce medytacji nie zalecasz raczej liczenia oddechu? Jeżeli komuś to pomaga, można próbować liczyć. To rzeczywiście jest takie bardzo mocne zdyscyplinowanie swojej uwagi. Więc jeżeli chcecie, możecie spróbować tej metody, wtedy są różne warianty liczenia oddechu. Można na przykład liczyć wdech raz, wydech dwa, wdech trzy, wydech cztery. Ale można liczyć tylko wdech raz, cisza, wdech dwa, cisza. Można liczyć same wydechy. Są tacy specjaliści, którzy liczyli od 10 do 1, czyli tylko 100. Ja zauważyłem, że po pewnej modyfikacji naszego zwierciadła Dhammy ta metoda pojawiła się jako metoda rekomendowana, prawda? Tak? Tak, jest. Liczenie oddechu. Chociaż ja osobiście dostawałem takie instrukcje od mistrza Zen Wubonga i innych nauczycieli, że raczej w naszej szkole tego nie robimy, ponieważ jest to praktyka o tyle niepraktyczna, że nie można ich utrzymać poza salą medytacji, poza formalnym siedzeniem. Ale ponieważ mamy ją, że tak powiem, w naszym zwierciadle darmy, to jak najbardziej mogę ją w tym momencie i powinienem jakby potwierdzić jako dobrą. Ja więc, jeżeli chcecie, jeżeli ten umysł wam naprawdę odjeżdża, kompletnie nad nim panujecie, możecie wprowadzić tą dyscyplinę liczenia oddechu. Do czasu, kiedy z nauczycielem podczas spotkania nie wyklarujecie czegoś takiego najbardziej naprawdę osobistego i co najbardziej odpowiada waszemu umysłowi. Okej.